Moje nazwisko Iza Gejdel, jestem pedagogiem w przedszkolu Zielony Zakątek. Jesteśmy właśnie w naszej placówce. Do współpracy doszło w ten sposób, że zadzwoniła pani z Urzędu Miasta, poprosiła o to, żebyśmy dołączyli do akcji, a w zasadzie do imprezy, które odbywają się regularnie co dwa tygodnie na hali OSIR. My tam pełnimy funkcję jako przedszkole, zajmujemy się dziećmi, organizujemy im różne zajęcia plastyczne. Pan Sikorski, trener Szewska Suwałki. Dla nas jest to niesamowita sprawa uczestniczyć w takim evencie. Z naszą działalnością staramy się zachęcić środowisko tutaj suwalskie do uczestniczenia w projekcie pod tytułem Ślepcy Suwałki. Dzisiaj jesteśmy w przedszkolu, przedszkole pomaga nam, my staramy się pomóc przedszkolu. Uważam, że współpraca odbywa się, jest bardzo dobra i bardzo się z tego cieszymy, że tu jesteśmy. Poczytamy troszkę książek, pobawimy się z dzieciakami, myślę, że wszyscy będą się bardzo dobrze bawić, na co oczywiście liczymy. Oczywiście naszą działalność nie ograniczamy tylko do wyjścia tutaj do przedszkola. Byliśmy w szpitalu, byliśmy w kilku szkołach, prowadzimy lekcje pokazowe, także staramy się jakby zaszczepić sportem tutejszą młodzież, tutejsze dzieciaki, całe środowisko. No, z korzyścią oczywiście dla całego tutejszego suwalskiego środowiska. Mamy nadzieję, że po części uda nam się to zrobić. Babka mieszkała daleko, za lasem. Ale dom z młynem. Nieraz w okienku małego domku widać było wyglądającą babkę. Wypatrywała niecierpliwie, czy idzie do niej śliczna wnuczka. Dziewuszka miała bowiem jedną wielką nogę. Oto nigdy nie szła prosto do celu, ale zbaśniała z tej pracy, nucąc sobie wesolutko. Słoneczko praży latem, jesienią deszcz już schmurek, zawsze się przyda zatem czerwony ten kapturek. Babka chce wnuczkę stroić, taką już ma naturę, a więc zapałem kroi czerwony ten kapturek. Czerwony kapturek, się duszący. Tak dziewuszce było w nim ładnie, że wkładała go na co dzień. I oto wszyscy w okolicy nazywali ją czerwonym kapturkiem. Przyszło lato, a z nim przelotne róże. Wszystko to aż prosiło się, żeby przystanąć na chwileczkę, przypatrzeć się. Wniesie się kwiatuszek, masło i butelczynę dla chorej babci, która czeka niecierpliwie. No i o ile się nie obiecywało, że nie będzie się już zatrzymywać po drodze.